Siemanko, z tej strony Sullivan i wraz z kolejnym odcinku sobie zagrajmy w Crysis Multiplayer 2021 rok. I dzisiaj sobie zagramy 4x4 na mapie Mesa, jak zawsze zresztą, bo jakże inaczej bez Mesy. No i dołączyłem do tego oto teamu, do Andreja, Toast Ringa, Numbera i Alienora. I testuję nowy mikrofon, pewnie dziwnie mnie słychać, sam siebie dziwnie słuchać na nowym mikrofonie. Bez brzęczenia powinno być, więc powinno być lepiej. A jeśli będzie za cicho, to przepraszam, nie wierzę, to spróbuję podboostować w programie. Oho, to mikrofon, już ktoś mi przy nim grzebał, to ustawię na spokojnie. No i gramy na serwerze Dark Mesa, fun. Ale nie lubię Dark Mesa, jest wkurzające, bo ludzie tu grają z kolei. Nie ma ludzi normalnych na czym. A to co mają? Chyba bym go grał. Albo się tam strzelają z 2 godziny. Zaraz tam się udamy, próbujemy się pobić. Zobaczymy, czy coś będzie ciekawego z tego materiału. Ktoś to ładnie klnie. Co to się wpychasz, jak ja to specjalnie zamknąłem, żeś nie wchodzi? No, bo brat wbija, nie słucha się. Tak, to jest wszystko zarejestrowane, jest tutaj na mikrofonie. Do widzenia. A drzwi to komu? Chyba sobie gościu jajem, to jest na pewno. Thank you.
się to leczało. No trudno. Jak tam głośność? Czy mnie dobrze słychać, czy to nie? No cóż, trzeba będzie jakoś sobie poradzić. Tylko za wysoko ten mikrofon stoi. To taki stojący słupkowy. Bardzo wysoki powiem poprzednik, ale przynajmniej szumów nie będzie, bo jak się okazało w starym, jest uszkodzony. Elektronika jest uszkodzona. Wpada ten i to powoduje, że brzęczy. Próbowałem to zminimalizować, jest chwilę, ale się nie dało tego ryzykować. Tak, no nie chciałem ryzykować jednak uszkodzenia całej sali. To tego domu też tylko się przejedziemy, ewentualnie to może wpadnie. Andrzej. Do tego serwera. Przydałoby się na 4x4, to już jest, powinno zacząć się walka. No, po co to wszystko? Ktoś tam przyciągnął na Robops dużo. Się rozpędziłem. I dupa. Trochę nie pykło mi pokaz. Ale mamy tu pojazd. Musiałem zamordować pojedzie. Ja tak trafiłbym do KFC. Now available.
Cóż, ja nie wiem, czy coś dodam do tego filmu, bo wydaje mi się, że będzie króciutko się grał jak mówiłeś. O! Granatem czy się łopić. Udłubać oczy. Ale zwaliłem. O Boże, naprawdę nie to zrobili tutaj, że to zasłonili, ale to jest trochę chamskie. Maximum armor. Maximum strength. To jest jak się gra bez celownika. Coś się bawi po prostu. W końcu to się dzieje, chociaż ja preferuję normalną walkę. Jezu, głupi radar, no. Zawsze z gównem się jakiś wybrać. Tak gdyby było, to było tym, byś przynajmniej jednego dał radę zaciągnąć. Celownik snajperski kupił i się bawi, nie? Kup to mnie dostałem, padł. No. Serio go zabiłem? Tak go zabiłem. Ej, naprawdę go trafiłem samochodem? No może lepiej. Ja to zawsze sam podejmuję. Thank you.
Maximum armor. Maximum speed. To jest coś widzę muzykę zabrał. Ale cholera, no. Najgorsze, że nie słychać w ogóle tych strzałów. Chyba źle mówię o drugą stronę. Już powinien. Serwy głupi jest pod tym względem, że nie słychać w ogóle dźwięku tych strzałów, że ogrywam. To kurde, po prostu ogrywam. Naprawdę ja mam takiego zeza z tego karabinu? Dorwałem go, oj Kaciu. O kurde. Dlatego ja tak uwielbiam tego. Skąd się z tym wziął? Zobaczymy, co ty nam to powiesz. Prototype Factory under attack! Echo 4! Yeah.
ktoś tu się czai. Okej, okay, nie wiem co tu się wydarzyło, czemu wybuchł pojazd. Ktoś się popisywał. Dobra, tak chcesz się bawić? Dobra. Czas na kamikaze widok sport. Jak taki mądry zerpega mnie ciśnie przez wyrzutki rakiet. Oczywiście darmowy. I zaraz puszczę im nami. Tylko zawsze to tu salat jest. Leciał! Jak w kręgle! Kiedy Gauss zadaje 30% damage'a z jednego strzału? No trochę to jest przesadzone. Naprawdę on też to przeżył? No nie, znam się wypinę, gdzie nie chciałem. Dobra, widzimy się po krótkim cięciu. Ok, wracamy. Urodziłem po krótkim przerwie. I lecimy. I szujo, kurde, popluty. Mogę w niego wlecieć, ale no. Gdy się rusza, chociaż. O, wszyscy wyszli? I gitara. Znaczy gitara. Po prostu wyszli, nie?
pozwolę normalnym mężczyźnie się zabawa tylko w kamikadze w tych supportach, czy coś, zresztą jest tylko jedna support. Skąd on jest strzelać? Co się bić, Mendo? Dobra, ostatnie akcje chyba wykończę na dzisiaj. Będzie bardzo krótki film, ewentualnie może dołączę tutaj, jeżeli będą jeszcze dojdą ludzie. Bo też się nie chcę dołączyć gdzieś dwóch na jednego. Gauss, to jest ciągle. Wiem, gdzie ty jest. Jesteś koło tego. W tym rejonie znajdę cię. I cię normalnie wlecę w ciebie jak już w masło. Gin, śmieć, śmietnisko, kurde. Rakiet. Ale kurna, lubię się kurzejść Gaussem, który zajmuje, że to ma trzy strzały pozbyt na P. Odległość, co jest dla mnie chwała. Nie wiem, czy mam polecać o Witolek kupić sobie, czy... Myślę, że on był coś koło teraz duże. Bo to jest dla niego najlepsza pozycja, to ostrzeliwanie. Ja nie ucieknę wtedy. Gdzie? Chyba druga strona. Gdzie on się schował, kurndra?
ty tam, Cfelu, siedzisz? Taki z ciebie... Dran? Kurde. Wybrał sobie najwyższy szczyt, ale normalnie noob pod tym względem, że tam w las sobie. Teraz zobacz mi mnie w spodzie, nie wiem. Coś na górze. Nie chciał zbudzić podejrzeń. Ty, mi to zaczynasz denerwować. Gdzie ty? Psie jesteś. Tak? Dobra. Ostatnia akcja i chyba kończył się materiał, który nie będzie najwyższej jakości, bo nie ma normalnego gameplayu. To jest nie wiem, wychodzi z 1. Wiem, gdzie jest. Lornetka pokazuje nam, że... Jest gdzieś tu. Widzimy piechotę. Znowu jedzie. Zbliżę się. Szybko, buduj się. Jedzie bardzo mocno naokoło. Widzę, że on chce mnie nawiązać.
Gień pajacu, kurna mać. To jest jednak najlepszy sposób, nie? Kurna pajac. Jeden się popisuje, kurna, głupim gaussem. Ale ten niewidzialny Vito, to chyba... O nie, ten Vito to będzie przepiękny sprawa. Hej, co? Noob. No i można powiedzieć, że takim akcentem powinniśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. To był Sullivan, to był Kamikaze Vital Support i myślę, że na dzisiaj starczy taki krótki meczek, ale myślę, że bardzo z jajem. No to do zobaczenia wkrótce. Cześć.